Siema. Patrzcie, co mam w pudle. Bluzy. Ziomeczek ode mnie z miasta zamówił sobie emeczkę. Nawet nie jeden. Ale jednemu powiedziałem, że dziś moją kopsnę i dzisiaj ja będę się bawił w kuriera. Uszyję bluzę i podrzucę dla chłopa osobiście. Będzie się cieszył. Chujowe światło trochę, ale odmierzyłem sobie, wycentrowałem. Kurwa, dawno ich nie szyłem, zapomniałem o ważnych rzeczach. Teraz tak, pokażę wam jak ja to robię. Potrzebuję. Plastikowej tej podkładki takiej z PCV-ki. I potrzebuję jeszcze podłożyć pod to, znaczy muszę podłożyć tę PCV-kę. Ok. Troszeczkę. Dobra. Teraz biorę ciężarki, żeby to mi się nie przesunęło w trakcie obszywania. Trzy ciężarki starczają. Biorę nitkę, ona jest pomarańczowa, ale i tak ją potem wypruwam, bo robię to tylko po to, żeby ofastrygować. To znaczy, żeby ta bluza, żeby ta naszywka w trakcie już poprawnego szycia się dobrze przyszyła, żeby była dobrze zrobiona. Co prawda można, znaczy ludzie, którzy szyją, zazwyczaj robią to agrafkami, ale ja nie daję sobie rady z agrafkami i wolę sobie oprzyć. Troszeczkę dłużej to zajmuje, ale nie mam agrafek po pierwsze, a po drugie nie mam takich umiejętności, żeby to dobrze wszyć, prawda? Teraz bierzemy tę nitkę. Taką. Generalnie totalna amatorka, kurwa, osiedlowa, wariaty. Szycie bluz dla ziomeczków, tak? Jak chcecie taką bluzę ode mnie, ja na razie mam małe rozmiary, mam M-ki i L-ki. Jak będzie popyt, to zamówię wam więcej i będziecie mogli na prywatnej wiadomości napiszcie. Nawet jak nie chcecie M-ki, L-ki, tylko chcecie... Ja na przykład noszę XXL, teraz na sobie mam. Jak nie chcecie M-ki, L-ki, tylko chcecie jakiś większy rozmiar, napiszcie, a ja was tam zapiszę i będę wiedział, jakiego rozmiaru potrzebujecie. I jak będzie na przykład, bo nie opłaca mi się zamawiać po jednej, ale na przykład jak będzie trzeba, nie wiem, powiedzmy, no jak się zbierze z 5, to spokojnie zrobię, bo, a nawet tak mniej, bo ja zamawiam tych bluz po 5, bo w hurtowni, w której ja zamawiam te bluzy, od 5 jest taniej i mi wychodzi taniej po prostu jak hurtowo zamówię, tak? Ale powiem wam tak, na razie nie mam kapitału inwestycyjnego, ale najprawdopodobniej zaraz ten kapitał się pojawi, jeśli wiecie o co chodzi. I jak będę miał kapitał inwestycyjny, to co prawda będą nowe bluzy, jeszcze nie wiem jakie, bo wiem, że większość chce czarne, ale ja nie chcę robić czarnych, bo nie lubię czarny bluz. PS jebać czarny protest dzisiaj. Jebać, kurwa. Kretynizm to jest jeden wielki, to co się tam dzieje, ale o tym wam opowiem w innym odcinku. Natomiast nie chcę czarnych bluz, bo one są oklepane strasznie i jakby w ogóle nie pasują do mojego gustu, a jak ja mam coś produkować, no to coś, co sam będę nosił, nie? Ja kolorki, trzeba się bawić kolorkami. Żółte bluzy mi się strasznie podobają. Czerwone, granatowe, kurwa fioletowe, chociaż fioletowe, no, ale dużo osób chce fioletowe, więc nad fioletowymi się zastanawiam. Różowe już nie, różowe wyszły z mody, to mówię ja, że różowe już się nie opłaca robić. O, jak szybko mi idzie, dobra, zaraz chyba całość obszyję. No, i będę miał bluzy już ze szwalni, one będą droższe 20-30 zł niż te, bo te kosztują stówkę. Tamte będą tak 140-150 zł kosztować. Jeszcze nie wiem, zależy w jaki sposób je będę robił, w jaki sposób nadruk tam wleci i tak dalej. Ale będą ze szwalni i te ze szwalni są już
o wiele grubsze, o wiele lepszej jakości niż taka odzież reklamowa, z której ja to teraz szyję. No za to plusem odzieży reklamowej jest to, że jest tańsza, pomijając fakt, że to jest chyba najdroższy model bluzy, jaki jest dostępny i jest naprawdę świetnej jakości. Ja moją w mojej latam już ponad, już prawie rok, troszeczkę mniej może, ale tak, no tak z 10 miesięcy, 8, więc no z 9 miesięcy już latam w mojej non stop. Troszeczkę na rękawach, bo ja wiadomo, w każdej możliwej sytuacji ją zakładam, czy do roboty, czy coś, bo ja to się nie przyjmuję. Poplamiona jest trochę, ale generalnie trzyma się super, nie pruje się, chociaż Rzemek mówił, że się prują delikatnie. No ale czego można oczekiwać za 100 zł, tak? Za 100 zł za bluzę, jeszcze z naszywką, mordy. Dobra, nie przedłużam, szyję, zobaczymy się przy maszynie. Dobra, jesteśmy już na maszynie. Jak coś, jestem w pracowni mojej mamy, tam jest maszyna. Co prawda maszyna jest moja, moja mama nic nie szyje, ale no po prostu, tak jak to wyszło, że maszyna ląduje mojej mamy, bo u mnie w pokoju zresztą nie byłoby miejsca, już mam tak zagracony ten pokój. No i co, no i szyję. Generalnie wracając to, piszcie mi, jak chcecie taką bluzencję, to piszcie na prywatnej wiadomości, najlepiej na fanpage'u moim. Mój fanpage nazywa się Skinny, znaczek dolara i Skinny, bo chciałem, żeby było z małej litery, a Facebook nie pozwala z małej litery, małą literą właściwie się powinno mówić. Na fanpage piszcie, gdzie jest ten pedał? Przepraszam, jeżeli zaraz mi zdejmą monetyzację. Pedał oczywiście od maszyny do szycia. Tak, normalnie, pedał w samochodzie, pedał w maszynie do szycia. Wszystko jest. No i ja teraz sobie będę szył, to wygląda mniej więcej tak, tak się zaczyna i idzie, idzie, idzie. No i tak się, tak powstają moje bluzy. Skończę, podrzucę ziomeczkowi kurier brudna małpa, dostarczam pomarańczowe bluzy na osiedlówę. To do boju. Shoutout z Palermo, wariacie kurwa. Konrad i ekipa. Dobra muza, moi kumple kurwa, legionoscy. Szanuję Palermo. Sprawdzajcie wariatów, nie? To dobre świrki są. Tuszejko. W sumie chyba cały kawałek jest szejko. Znowu robię wam kurwa snippeta na vlogu, bez pozwolenia. Ta, gicior jest. Siema, słabe światło, kurwa. Wychodzi na to, że chyba wystąpię dziś w teledysku chłopaków z Palermo. Czy właściwie szejko tam sam jest. Czekaj, adres mi chłop podał, muszę sobie wpisać. No. I chyba skoczę na Maka jeszcze. Bo jestem głodny jak chuj. Dobra. Wpisałem sobie i będę wiedział już, gdzie to jest, co nie? Jedziemy. Siemano. Uszyta specjalnie. Siemano. Stóweczka miała być? Tak. Chcesz na vlogu wystąpić? No mogę wystąpić. No to zobacz kurwa. Kamerka jest w samochodzie. A no to siema. Żółwiczek. Dzięki za vlogę. Spoko mordo, ja zawijam do Maka, bo jestem głodny. Elo, dzięki. Kurwa, załatwiona sprawa. Jest na LPG, żeby zatankować, albo na McDonalda, żeby sobie zjeść. To są właśnie osiedlowe biznesy, mordy. Tak to się robi. Jedziemy z koksem. Dzień dobry, poproszę
Two for you. Z czym jest two for you? Z czym? No, jakie są kanapki w two for you? Bo frytki... Cheeker to jest ten taki z kurczakiem, tak? To jest... Tak. Dobra, dobra, nie, bo ja pamiętam, że jest taki dobry z kurczakiem, ale nie pamiętam jak się nazywa, no. Kurczak burger. Kurczak burger czy cheeker? Cheeker jest łagodny, kurczak burger jest pikantny. To kurczak burgera. Tu for you z kurczak burgerem. Tak, tak. Tak? Tak. Jedna tu for you z kurczak burger z tymi frytkami. Tak. Dziękuję, zapraszam do kolejnego punktu. Dobra, dziękuję. Dobry. Wieczór, będzie 6 złotych. Dobra, już wyciągam portfel. Kartą? Witamy w McDonald's, proszę to zrozumienie. Co dalej? To nie jest zły McDrive. Sobie zjem kurczak burgera. No bo w sumie kurwa cheeker, kurczak burger, oba są z kurczakiem, ale tylko jeden jest na pikantno. Człowiek może oszaleć. Chce zjeść z kurczakiem. A, no i mówi, że cheeker, a kurczak burger to co? Też z kurczakiem. Że kurczak burger na pikantno. Przecież pikantność tutaj to wiadomo. Kurczak burger, w tym cheekerze to pewnie jakaś ta majonezik, a w kurczak burgerze jakiś tam ketchup z chili, czy tam barbecue jakieś ostre, czy coś takiego, ale dobre, no. McDonald's. Tylko muchu, jak możesz iść w McDonaldzie, co? Zjemy sobie, a potem będę występował w klipie u ziomeczka. Będziemy w tych samych bluzach, nie? No, ruchy, ruchy, ruchy. Ale zamulają w tym maku strasznie. Masakra. O, jedziemy. Dobry. Dziękuję. Skończyło się tak, że zjadłem tego McDonalda, poszedłem biegać, umyłem się i miałem nagrywać klipon z chłopakami, ale się okazało, że Konrad ma jednak coś do zrobienia do szkoły i Lipton. Jadę jeszcze na stadion zobaczyć tam, jak ojciec gra w piłkę. Potem wrócę na chatę i zmontuję dwa vlogi zaległe, czyli ten i poprzedni. I go ustawię na jutro i na piątek, bo jutro wyjeżdżam do Kobity. I mnie nie będzie dosyć długo, więc nie będę miał komputera, żeby montować i tak dalej, ale to się niedługo zmieni. Szanowni Państwo, nie będę ujawniał więcej szczegółów. Widzimy się niedługo. Na razie.